sposób producenci wprowadzają cię w błąd. Cześć, z tej strony Aga, jestem magistrem kosmetologii. Zazwyczaj zajmuję się śmieszkowaniem na Instagramie, ale od czasu do czasu chcę przekazać coś interesującego, ciekawego i mądrego. Nie tylko głupotkami się zajmuję. Więc dzisiaj chciałabym, żebyśmy sobie porozmawiały o samoopalaczach. Jest lato, wszystkie wiemy, że opalanie się leżąc plackiem, bez stosowania filtrów, nie jest ani zdrowe, ani dobre dla naszej skóry, ani dla jej kondycji. Dlatego wiele z nas poszukuje bardziej takich bezpiecznych rozwiązań. Fajnie jest mieć skórę muśniętą słońcem i super, że jest bardzo szeroka gama produktów samoopalających, które są świetną alternatywą dla leżenia plackiem po prostu przed słońcem. I dla usystematyzowania wiedzy powiem, że produkty samoopalające są jak najbardziej produktami bezpiecznymi do stosowania, nie mają żadnych negatywnych skutków na skórę, nawet pod kątem wysuszania, bo teraz formulacje są bardzo zaawansowane, a także pod kątem starzenia się organizmu, ponieważ produkty samoopalające, czyli dihydroksyaceton, główny związek, który służy w kosmetykach celem samoopalania, ale też erytruloza, bardziej taki powiedziałabym naturalny zamiennik, chociaż dający znacznie delikatniejszy efekt opalenia, są to substancje, które reagują z martwymi strukturami na naszej skórze, z tymi komórkami naskórka, które są już obumarłe. I tylko i wyłącznie z nimi mają możliwość wejścia w interakcję, tylko na nie oddziałują i tylko na tym poziomie gdzieś tam jest ryzyko wytworzenia troszkę większej ilości wolnych rodników, ale dotyczy to martwych tkanek, po prostu te substancje żywym tkankom nie szkodzą, bo nawet jak mają z nimi styczność, to po prostu nie wiążą się ze sobą i nie oddziałują ze sobą. Dlatego dla systematyzacji tak, produkty samoopalające są jak najbardziej bezpieczne, ale co już mogłyście przed tym moim przed chwilą wywodem wywnioskować? No właśnie, jeżeli te produkty, substancje samoopalające wchodzą w interakcję tylko i wyłącznie z martwymi komórkami naskórka, to czy robienie peelingu przed zastosowaniem samoopalacza ma sens? Jednym z najczęstszych zaleceń producentów, by uzyskać równomierną, ładną opaleniznę, jest co? Zrób peeling przed zastosowaniem samoopalacza albo ba! Wykorzystaj odpowiednią rękawicę bądź inne akcesorium, które ma równomiernie produkt rozprowadzić po skórze. A jak wiadomo, zawsze tarcie skóry niestety, ale również ma pewien czynnik złuszczający. Mało z nas zdaje sobie też sprawę z tego, że na przykład w produktach myjących do ciała, w żelach, płynach do kąpieli czy jakichś balsamach myjących, też znajdują się substancje złuszczające. Czasem to mogą być kwasy celem działania takiego wygładzającego, czasem kwasy w niższej ilości celem działania konserwującego, bądź też ich sole, które są delikatniejsze jak kwasy, ale wciąż jednak mają potencjał złuszczający. A pamiętajmy, że kwasy, nawet w niewielkiej ilości, nawet jeżeli obserwujemy, że nie ma jakiegoś takiego złuszczenia drobnopłatkowego, cokolwiek, kwasy, oddajmy temu hołd, bo to są bardzo skuteczne substancje, jednak oddziałujące na naszą skórę długotrwale. Bo kwas, mając małą cząsteczkę, wnika głęboko w skórę. I to nie jest tak jak peeling. Peeling mechaniczny, robimy, spłukujemy, ok, co się starło, to się starło. Od tej pory nasza skóra już produkuje nowe komórki naskórka i wytwarza je na nowo. W przypadku kwasów działa trochę to inaczej. Kwasy mają bardziej długofalowe działanie, bardziej rozciągnięte w czasie, więc to, że kwasu już na naszej skórze nie ma, wcale to nie oznacza, że wszystko zostało zresetowane. Nie, ten proces złuszczania zachodzi przez kolejnych kilka dni. Dlatego właśnie, by uzyskać ładną, równomierną, super wyglądającą opaleniznę przy pomocy samoopalacza, nie powinnyśmy robić peelingu tuż przed. Powinnyśmy także zwrócić uwagę na inne kosmetyki używane do ciała, jak na przykład żele myjące, ale szczerze zwracam uwagę nawet na balsamy, gdzie właśnie celem konserwacji mogą być zawarte kwasy bądź jakieś ich sole.
Jak znaleźć sole w składzie INCI naszego kosmetyku? Nie jest to prosta sprawa, ponieważ nie ma takiej jednej uniwersalnej, prostej odpowiedzi. Trzeba byłoby przysiąść i każdy składnik po prostu przeczytać, zapoznać się z tym, jak on działa, ale być może pomocny będzie dla Was mój film, takim trochę kompendium wiedzy pigułka o kwasach, więc być może zerkając właśnie w tamten materiał, łatwiej Wam będzie wyłapać, jakie składniki macie w swoich produktach. Więc moja rekomendacja jest taka, że jeżeli sięgacie po produkt samoopalający, to w tym samym dniu nie robicie peelingu. Ba! Nawet bym nie rekomendowała dzień czy dwa dni przed. A może nawet w ogóle dobrze jest odpuścić peeling w takiej sytuacji? I to jest właśnie kwestia, którą raczej pragną poruszyć producenci. Ponieważ jeżeli mamy zaniedbaną skórę, jeżeli ona jest sucha i łuszcząca, nadmiar tych komórek na skórka, które na naszej skórze zalega, mogłoby tworzyć bardziej taki efekt nierównomiernych zacieków, zaciągnięć, nierównomiernie rozprowadzonego samoopalacza i dlatego zwracają uwagę, że peeling jest istotny. Natomiast sądzę, że na moim kanale co jak co, ale Wy jesteście świetnie wyedukowane. Wiem, że macie fantastycznie dopasowane produkty do pielęgnacji swojego ciała i jestem przekonana, że co jak co, ale moich odbiorczyń na pewno problem jakichś suchych skórek, zaniedbanej skóry, niewypielęgnowanej, łuszczącej się zapewne nie dotyczy. Więc jeżeli do tej pory przez cały rok na przykład robiłyście sobie systematycznie ten peeling, albo się szczotkowałyście, albo jakąś formę masażu, to jeżeli odpuścicie na jakiś czas peeling, to nie jest tak, że Wasza pielęgnacja totalnie się zrujnuje. Nie! Właśnie to, co jest piękne w pielęgnacji i też to, co jest piękne szukając odpowiednich produktów pielęgnacyjnych, tych naturalnych, bogatych w substancje aktywne, to Wasza skóra będzie tak nawilżona, że nawet jeżeli Wy nie będziecie używać tak bardzo restrykcyjnie tego peelingu, to tej skórze nic nie będzie brakować. Ona wciąż będzie nawilżona, gładka, bez suchych skórek, bo suche skórki wiecie kiedy się robią? Kiedy skóra jest niepilingowana i zaniedbana. A jak będzie niepilingowana, ale zadbana, to suche skórki, mazy nie będą się pojawiać. Pamiętajcie także, że jeżeli rozprowadzacie produkt samoopalający, powinno być to przeprowadzone w sposób bardzo dokładny, żeby też te smugi oczywiście same z siebie po prostu nie pozostały. Więc druga moja rekomendacja, nakładajcie niewielką ilość samoopalacza, ale dokładnie miejsce w miejsce, aż podczas tego rozprowadzania czujecie, że kosmetyk się w skórę wchłania, nie zostawia żadnych maz, tylko właśnie jest rozprowadzony równomiernie. Nie musicie też obawiać się ilości samoopalacza, możecie też spokojnie nakładać go na bogato, tylko pamiętajcie, że wtedy ten etap takiego masowania trwa po prostu dłużej. No i tutaj te różne takie akcesoria, jakieś rękawice bądź gąbeczki do aplikacji samoopalaczy po prostu trochę ułatwiają to, że jeżeli produktu nałożymy za dużo, no to te akcesoria wypijają ten samoopalacz, ale właśnie jednocześnie te akcesoria po prostu robią nam peeling przy okazji rozprowadzania takiego kosmetyku. No i pamiętajcie także, że jeżeli mamy dużą ilość tych komórek na skórka, to efekt opalenizny i brązowienia będzie bardzo ładny, będzie złocisty i równomierny, ale będziemy śmierdzieć niemiłosiernie tym charakterystycznym zapachem właśnie reakcji, która zachodzi pomiędzy produktem samoopalającym, a tą martwą keratyną, właśnie tym białkiem, które buduje martwą komórkę naszej skóry, keratynocyt. Więc w przypadku samoopalaczy są plusy, są minusy. Każda z nas musi odpowiedzieć sobie sama na pytanie, czy w takim razie chce taki samoopalacz stosować, czy może nie do końca to czuję, bo lubicie na przykład to peelingowanie i dla Was ono jest ważniejsze. Ja Wam nie dam tutaj przecież jednoznacznej odpowiedzi, ale jestem ciekawa, jak Wy się na to wszystko zapatrujecie i czy to, co Wam dzisiaj powiedziałam, jest dla Was w jakiś sposób innowacyjne. Czy pomyślałybyście o tym, że właśnie nie robienie peelingu, odpuszczenie peelingu w okresie letnim może się przyczynić do ładniejszej opalenizny, nie tylko w kontekście tej naturalnej, wynikającej z promieniowania UV, ale też samoopalaczy? Jestem ciekawa Waszych opinii i doświadczeń. Na sam koniec mała autopromocja. Zapraszam serdecznie na moją drogerię internetową, kosmetyczny shop. Wprawdzie jeszcze produktów samoopalających nie mam na tej drogerii, bo słuchajcie, ja dopiero pół roku prowadzę shopik, a więc po prostu jestem taką Grażyną biznesu, że ja jeszcze nie wszystko ogarniam. I tak się zafiksowałam na filtrach w tym sezonie, że zapomniałam, że jakieś produkty samoopalające też wypadałoby mieć. Ale mamy
naprawdę dużą gamę całkiem takich fajnych produktów, łatwo osiągalnych, łatwo dostępnych w drogeriach, więc sądzę, że znajdziecie coś ciekawego. Jeżeli potrzebujecie rekomendacji, no to oczywiście piszcie mi w komentarzach, to jak najbardziej polecę Wam szeroką gamę, nawet i z Rossmana, bo sama też bardzo lubię tam akurat stamtąd produkty. Może nie powinnam o tym mówić, nie? Jako osoba, która prowadzi sklep internetowy o konkurencji, no ale słuchajcie, to jest coś takiego, że ja dopiero jestem w fazie rozwoju, więc ja się dopiero też uczę. To jest oczywiste, że mój magazyn jeszcze nie jest tak duży jak magazyn Rossmana, więc ja to jestem taka popierdółka w porównaniu do Rossmana, no cóż, nie? Ale każdy kiedyś zaczynał i dzięki Waszemu wsparciu, nawet prozaiczne zakupy bazujące, ach, no to kupię płyn do higieny intymnej, żel do mycia ciała i nie wiem, krem do rąk. A dla mnie to już jest naprawdę bardzo wiele, to jest kolejna cegiełka do rozwoju tego mojego małego, lokalnego biznesiku. Pamiętajcie, że jeżeli dzwonicie do mnie na telefon, to oczywiście wszelkie jakieś porady czy maile, to ja odbieram, to ja obsługuję, no to ja Wam wszystko podpowiem, co i jak. Pamiętajcie, że jest też możliwość odbioru osobistego kosmetyków, jeżeli jesteście z województwa śląskiego, chciałybyście, nie wiem, okazać, że jesteście gdzieś blisko, możecie odebrać osobiście, zbić sobie ze mną pionę jak najbardziej. Także dawajcie znać. Dzięki serdecznie za oglądanie. Każdy film pojawia się w poniedziałek, czwartek i sobotę. Wpadajcie na Instagram, żeby trochę pośmieszkować. I widzimy się niebawem. Do zobaczenia. Cześć.